witam serdecznie, a jego wyrywamy zawodnika decydujący Śmianowice Śląskie, Adrian Grzegorkiewicz. Witam Adriana również na Tarnowskim Rynku. Wolny runda pierwszy. Koniec rundy pierwszy. Zapraszamy serdecznie do kolejnych roczników Marty, ale na sercu będzie się liczy, a jego Piotra, czyli Megadel Dziwowski przez emocje widział za zonami. Dlatego wiadomo, doszło do 55 kg serial, aż 4 marki, aktualnie trzecią oglądamy. Dziękujemy naszym sponsorom Ripów, Oszu, Pasta, Lubelskiego Technika, Studio Masters, Zakład Rolniczy, Film Internauta, Redmond.pl, Matma, Apex, Studio Widelski, a także Wielka Tarnów. Projekt Grąby Małopolskich, głównie nazywany ze środków Wójca Małopolskiego, Wilwolny, druga, Przypominamy ekipom, aby odbierać krzyżeczki zawodników po zakończonych pojedynkach, a także jeżeli ktoś jeszcze nie opłacił opłaty startowej, już nie mamy źródeł bezkreśnika, tak chodził ten zadał, kiedy zapłacić, a kiedy można zapłacić, nie płacić. Oczywiście żartujemy, zapraszamy do bezkreśnika, bo odebrać krzyżeczki zawodników i pozostałe drużyny również zapraszamy, aby opłacić opłaty startowe. Jeszcze jedna dla tego pojedynku eliminowany, runda trzecia. Koniec tutaj. Dziękujemy za ten pojedynek, proszę Państwa. Zakończył się zgodnie z planem, jeżeli chodzi o czas trwania tego pojedynku po 3 rundach, a zbliżyli się zawodnicy z Nowego Sącza i z Śmianowic Śląskich. Za chwileczkę oficjalny werdykt tej walki. Dogodnej mnie walki przygotuje się Adam Arnaserki i odkonawczy leci głosem przez Zawsze w kategorii do 75 kg jednogłośnie na punkty wygrywa Adrian Grzegorkiewicz, Śmianowice Śląskie, brawa Adriana i również brawa Łukasza.